Halo, tak, słucham. Witam. Dzień dobry, czy państwo pikujecie? Pikujemy. Proszę pana, a Rotut Miński z tej strony się kłania Stefan Lapucek. Moje uszanowanie. Czy gdybym ja kadeta wysłał do pana? Adam Stąpala, lat 21. To znaczy tak, pan chciał, żeby co, po pikówkę, czy żeby materiał przywieźć do pikowania? Nie, nie, chciałbym wysłać kadeta, który proszę pana nie potrafi pikować. Na wildze proszę pana kadet tutaj, proszę pana wykonuje różne, prawda, ewolucje, nawet bardziej skomplikowane, mniej, proszę pana. Tu ma jakąś, wie pan, blokadę psychiczną. Chciałbym go wysłać do profesjonalistów, żeby, prawda, zobaczył chłopak, jak to się robi. Chwilę, no, nie ale będzie ja problemu, nie, żeby postał, popatrzył, nie, nie, jak tam... Nie, 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 to żeśmy się nie zrozumieli. Ja myślałem, bo do mnie, wie pan, to klienci przychodzą, albo dają nieraz swój materiał do pikowania, ale ja to nie pikuję tego tu w Warszawie, to mi w Częstochowie pikują. A, w Częstochowie? Tak, tak. A czy można by go wysłać do Częstochowy? A pan nie może tego, tam powiedzmy do Słupna podjechać? Gdzie? Do Słupna. Mogę i do Słupna go podrzucić, byleby chłopak zobaczył, o co chodzi, bo jak on raz zobaczy, o co chodzi, to łyknie, wie pan, no. Ja wiem, tylko to nie, niech pan tam, to tam jest, nie wiem, dwóch chyba producentów owaty i tam jeden ma chyba pikowarkę. A. Musiałby pan tam się skontaktować. I tam on by mógł poćwiczyć pikowanie. No wie pan, no, ja, jeżeli ten właściciel tam się, wie pan, zgodzi. Zgodzi, no, no jasne. Ja wie pan, bo to, u mnie tak, to u mnie... pan wszystko wykona, proszę pana, świeca i to proszę pana beczkę zrobi nawet. No wszystko co się chce, a tu ma jakąś, wie pan, no nie wychodzi mu. No próbuje chłopak i wie pan, nic z tego nie wychodzi, no. Niech pan podjedzie... Zresztą to wie pan, bardziej samolot, pan, który... wilga, to przecież... Nawet z instruktorem, proszę pana, jak chłopak leci, to i tak ma jakąś blokadę. Ja przypuszczam, proszę pana, że on się też zablokował psychicznie, bo nas jest dwóch starszych, wie pan, ja i proszę pana drugi pilot Mugała. On się jakoś przestraszył się, wie pan, chciałbym do kogoś innego go wysłać, on zobaczy, spróbuje u kogoś innego, zacznie mu wychodzić, jestem przekonany. Do Słupna, niech pan tam do Słupna podjedzie. Do Słupna? Tak, tak, to jest na Radzymin jak się jedzie. Na Radzymin. Marki się kończą, to zaraz będzie Słupna po lewej. Nie, 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 to nie Marek, Adam. Jego... Marki, miejscowość Marki. Aha, no tak, rozumiem. Na Radzymin, Słupna, tak? Tak, tak, miejscowość Słupna, to jest przed Radzyminem. I oni tam pikują, tak? Tam pikują. Na jakim sprzęcie? Oj, nie potrafię panu powiedzieć, ale no taką markę, nie wiem, za 5 miliardów, to nie Polska. Aha, aha. Czeska pewnie, ta Cessna taka. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ale jednoosobowa? Nie wiem. Nie wie pan? Nie wiem. Dobrze, tam już się dowiem w takim razie. Mi.